Maria Mirecka-Loryś, urodzona 6 lutego 1916 roku w Ulanowie, obchodziła 105. urodziny. Wszyscy wspominają jej działalność konspiracyjną, jej działalność w podziemiu narodowym, jej wielkie zasługi dla Polski. To wielka, gorąca patriotka, przedstawicielka sławnego rodu Mireckich. Po wojnie przez długie lata przebywała w Stanach Zjednoczonych, gdzie była cenioną działaczką polonijną. Po powrocie do Polski zamieszkała w Racławicach koło Niska. Udzielała się charytatywnie, pomagała Polakom na wschodzie, uczestniczyła w kongresach polonijnych. Maria Mirecka-Loryś to wielka, zacna postać. Pamiętam, jak w 2009 roku odwiedziłem ją w Racławicach wraz z cenioną regionalistką Marią Rechorowską, z moim ojcem Kazimierzem Jackowskim i odbyliśmy wtedy długą rozmowę. Z tamtego czasu zachowało się wiele nagrań. Ich fragmenty pragnę dzisiaj Państwu udostępnić, gdyż przekazuje wiele cennych informacji o sobie, o swojej rodzinie, o latach wojny i o latach wojny i okupacji, o działalności w Stanach Zjednoczonych, o pomocy rodakom na wschodzie. Zapraszam do wysłuchania fragmentu tych rozmów. No, może tak, Pani Mario, właśnie no, są różne właśnie rodziny nieraz na danych terenach, no, które rzeczywiście wielu ludzi wydają i tu można powiedzieć ród Mireckich, prawda, też tu z naszymi terenami właśnie znaczy właśnie wiele to nazwisko. Jakby Pani parę słów można mogła powiedzieć, hasło ród Mireckich. Jakby Pani no, właśnie... To jest za dużo. No właśnie, tak, ale tu chodzi po prostu taka... Określić, scharakteryzować, po prostu w takich kilku słowach dla kogoś, kto nic nie wie. Myśmy to nie robili dla jakichś sławy, chłopów, bo nam najwyższy raczej groziło, prawda, rozstrzelanie, a nie tam jakieś zasługi czy coś. No więc pracowaliśmy z poczucia patriotycznego, bo mieliśmy widocznie korzenie, bo ze strony ojca, jego ojciec, zresztą którego nie znał, bo po roku, jak ojciec miał rok, to jego ojciec umarł, ale on był powstańcem styczniowym, a znowu ze strony mamy to był ten nasz dziadek wywieziony gdzieś na Syberię, bo był ze wschodu, a ten gdzieś Sandomierszczyzny, zresztą nie wiadomo dokładnie. Także, że już te tradycje były w domu takie tak, patriotyczne. Tak. No a poza tym może jeszcze bardziej taką patriotyczną to była moja mama. I ja właśnie jak przyszło gestapo aresztować brata, to siostry mówiły, bo który już nie mieszkał w domu, ale przyszedł odwiedzić, no chciał się z rodzicami zobaczyć, to a tu gestapo przyszło akurat nie w ten dzień. No i siostry mówią, żeby się schował pod łóżko gdzieś, a mama mówi nie, przez okno, żeby mówi, a jak go jak tam w domu obstawiony zaszczelą. Mama mówi, to lepiej niech go zaszczelą, niż ma się dostać w nich żywy i będą się nad nim znęcać. Także mama miała mu taką postawę. No i rzeczywiście, że on wszędzie zaglądał potem, on skoczył przez okno i uratował się. Tu znowu, jak w tym, mieli odbijać brata z więzienia, tu w Stalowej Woli i przyjechali z oddziału partyzanckiego od ojca Jana, a z Burko Morowski wydał właśnie rozkaz, żeby brata odbić ze Stalowej Woli z więzienia i przyjechał taki jeden z kolegów, który już niejedno taką akcję przeprowadził. I on, ja wyjechałam, to była zima, wyjechałam po niego do Niska, nas Bogoznałam na stację. To był zresztą z Politechniki Lwowskiej, prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Lwowie przed wojną. Kaim, zresztą też został stracony tutaj. I
ja go miałam zawieźć na Woliny do takiej pani Pizińskiej, która potem została aresztowana i rozstrzelana i w Jarosławiu, więc tam czekali od oddziału ojca Jana i czy na, prawda, jakie on ma polecenia. Ja mówię, jakśmy przejeżdżali koło domu, ja mówię, ja wstąpię do mojej mamy, do mojego generała i zapytam, powiem mamie, że tego. No i powiedziałam mamie, że tu z Warszawy ktoś przyjechał, że mają brata, że mają go Adama odbić. Mama powiedziała, nic podobnego. On wiedział, co on robi, wiedział, co go czeka i mówi, i przy tej akcji może zginąć czyjś syn, to ja bym do końca życia już tego nie miała na sumieniu. Mówi, on wiedział, co robił i on za to ma odpowiadać. Żadnych odbijania, żadnego odbijania nie będzie. Tak ta moja mama Spartanka powiedziała. No i ja mówię, żadnego odbijania nie ma. No i się rozjechali i nie było. Także, że naprawdę bardzo mama była, jak żeśmy przyjechali tam w domu, troszkę posiedzieli, oczywiście to było z dużym zagrożeniem, to mama mówiła, no już jedźcie, bo zdawało się, że jak my będziemy w domu, to tam się coś nie, co najmniej Polska nie odzyska niepodległości. To która mama by tak nas wysyłała na niebezpieczną pracę, no ale to była nasza mama. No w końcu trzeba było jednak, ponieważ ja byłam raz aresztowana, potem przyszli po mnie już 8 w nocy, jest w Krakowie mnie aresztować, na szczęście nie zastali mnie w domu, no to ja wiedziałam, że już trzeba uciekać, no i uciekłam i najpierw byłam z Niemiec do Włoch, z Włoch do Anglii, z Anglii do Stanów i tam od 52 roku życia pracowałam społecznie, nawet w 56 roku po tych zajściach poznańskich wielki wiec miał być w Chicago i przemawiał Rozmarek i do nas dookoła AK zwrócili się, żeby ktoś z AK przemawiał. Prezes mówi, ja nie chcę narażać rodziny, wiceprezes w Polsce, ja mam rodzinę w Polsce, nie chcę narażać, wiceprezes też nie chce, ja byłam czy sekretarką, czy czymś, no widzę, że to by było, żeby AK się tak skompromitowało, a tu siedzi brat w więzieniu, siostra siedzi w więzieniu, to je, no ale co trzeba, no to ja mówię, to ja będę przemawiać. Ale nie to mnie, jakie konsekwencje będą, tylko się najbardziej to byłam przejęta, bo Rozmarek, prezes Rozmarek był wspaniałym mówcą. To było trzecie pokolenie, ale on po polsku mówił, no a jemu tylko parę zdań się powiedziało o tym, o czym on ma mówić. On już wiedział, co ma powiedzieć. To mnie, jak ja po Rozmarku będę mówiła, jak ja będę, to głupia tak mówię do męża, zabierz dzieci, niech one nie słyszą, bo jak ja się skompromituję, to niech one tego nie widzą. No ale nic, właśnie mnie ten prezes wtedy, to urządzał kongres na stan Illinois i był prezesem, był Puciński. I Puciński mnie przedstawił, mówi, teraz przemówi kapitanka AK. To, potem mnie nazywali, a kapitanka długi czas się śmieli ze mnie i kapitanka. No i jakoś tam przemówiłam, dostałam duże brawa i od tamtego czasu to już dosyć często mnie wzywali na różne przemówienia, także że no, w Stanach bardzo się wciągnęłam w pracę, ale przede wszystkim kładłam nacisk na pomoc tym Polakom, rodzinom, którzy byli w więzieniu, to tego. No okazało się, że z Chicago tym panem, redaktorem, którym pracowałam, on był agentem. I teraz ja dostałam z IPN-u dokumenty i wszystko jest. Każde wysyłka, myśmy ustalali razem, zwłaszcza dla tych, którzy byli partyzanci, gruźlicę mieli. A wtedy w Anglii wymyślili te penicyliny i ustalaliśmy, komu to wysłać. Ja zamawiałam u Grabowskiego w Londynie te przesyłki i teczka, tutaj ja mam kopię tego.
jest, każde lekarstwo jest zameldowane. Tutaj to jest, to była teczka mojej siostry, ale o mnie jest wszystko, ten donosił. Siostra miała też pana takiego, który to był technikiem, niby coś tutaj jej naprawiał, codziennie był na obiedzie i no taki zaufany bardzo. Ta nauczycielka? Tak. I on na przykład zrobił te bramy. Tam na front, no co to, wtedy dolar był bardzo wysoko, 120 zł na czarnym rynku. I on za tę bramę powiedział 380 dolarów. I ja mu to wypłaciłam, nie dałam siostrze. Ja jakoś intuicyjnie wyczuwałam, że nie można ufać temu człowiekowi, no ale... I zresztą ludzie się na ogół bali z siostrą mieć kontakty ze względu na nas i na naszą przeszłość. I siostra urządzała brydże, to tu przychodzili, to dokładnie co się potem potem była kolacja, to co się przy tej kolacji, co który ksiądz mówił, co to wszystko zanotowane jest w tych protokołach. Podobno taka na 1,5 metra jest, oni mi przysłali tylko część z tego z IPN-u. Muszę kiedyś pojechać i to zobaczyć w Rzeszowie, bo mówią, że jest bardzo dużo po tym, jak ja dopiero po 26 latach zdecydowałam się przyjechać. No okazuje się, że byłam obserwowana dokładnie. No więc także siostra miała swojego anioła stróża, ja miałam, jeden nie żyje i drugi nie żyje, ale już mnie potem zaczęli przestrzegać, że coś niedobrze. Naczelny redaktor dziennika związkowego, ja tam coś przyniosłam, jakiś artykuł, a on mówi, już jestem w drzwiach, mówi, pani Mario, niech się pani wróci. Mówi, wie pani, niech pani uważa na tego pana Piotrowskiego. Mówi, bo mnie zginą rzeczy z biurka. Coś mnie to podejrzane jest. No potem z Polski zaczęły napływać do mnie listy, że to jest, nie jest, są jakieś ślady. Ja, on może miał tutaj w Polsce żonę i dwóch synów, więc może oni go do tego skłonili. Także przez długi czas byłam pod obserwacją. Potem po 20 latach przyjechałam tutaj, to byłam śledzona. No wysyłaliśmy dzieci do Polski, jak mieli 11 lat, syna i córkę. Niektórzy nam to brali za złe, ale ja się porozumiałam z siostrą Walerią i z bratem Leonem, co oni jak najbardziej mówili. No i rzeczywiście nie żałuję, bo jednak im się w Polsce podobało. I tak, że bardzo dobrze mówili po polsku. Nawet taki był wypadek, że ona w Krakowie czekała na kuzynkę, ogląda się, jakaś szła wycieczka i przystąpił jakiś chłopiec. To było po maturze, jak ona zdała maturę. I pyta się, zaczął z nią rozmawiać, co ci można pomóc. A ona, czekam na kuzynkę. Mówi, a skąd ty jesteś? Ona mówi, z zachodu. Z Katowic? Nie. Z Zielonej Góry? Nie. A skąd? A ona mówi, z Chicago. O, książę Madagaskaru ci się kłania, ty cwaniaro jedna. Bo on sobie pomyślał, jak to z Chicago, żeby tak mówiła po polsku. Z akcentu. No a to dzięki rodzinie, dzięki, że u nas był w domu język polski, no i dzięki temu, że chodziła do szkoły i do harcerstwa. Tak, że myśmy bardzo wychowywali dzieci w duchu patriotycznym i zresztą to nam ciągle brat i siostra nakazywali, żeby tak było, no ale to nam nie potrzeba było takich instrukcji, myśmy tak samo mąż jak i ja. No a potem syn to tak Polskę pokochał, że było kolega jego, który tam był prezesem tego Zjednoczenia Rzymskokatolickiego, gdzie jest Muzeum Polskie, zaproponował mu, żeby został dyrektorem, to on rzucił pracę i o połowę mniejsze, żadnych ubezpieczeń, nic, to wszystko, i on przyjął tę pracę. Żona przyszła i powiedziała, że
co jest na niemalże rozwodem, że to grozi. Ja mówię, no dzieci nie macie, jak ci zależy na pieniądzach, no to się rozwiedźcie, no co im miałam powiedzieć. No i przyszedł syn, ja mówię, coś ty zrobił. Karlin mówi, że się rozwiedziecie. Mówi, nie, niech się ma, nie boi. Nie. Mówi, ale ja kocham tę pracę. Mówi, dzieci nie mamy, dom spłacony, ona dużo zarabia, po co nam pieniądze? No to wyjątkowy człowiek, który nie potrzebuje pieniędzy. No i on, ale znowu ona przyszła, mówi, on do 12 godziny siedzi tam w muzeum. Ja mówię, co ty robisz? Ja mówię, mamo, ja robię różne imprezy, żeby było pieniądze do tego muzeum. Tak. Mama mówi, nie ma pojęcia, co tam jest w piwnicach. Jakie skarby są, bo przecież w 1938 roku była wystawa światowa i masę eksponatów wyszło z Polski, a tu wojna wybuchła i to zostało. Część sprzedali, część tam jest gdzieś w Instytucie Piłsudskiego czy w tym w Nowym Jorku, ale więcej przysłali do Chicago, prawda, bo tam było to już muzeum, była sala jakaś. Jest na przykład tam pokój poświęcony Paderewskiemu i to ci, co sprzątają to biuro, to mówią, że pierwsze, jeszcze póki są ludzie, pracownicy w tym budynku, to oni prędko sprzątają, bo mówią, że w pokoju Paderewskiego gra. Słyszą muzykę i się boją. To pierwsze co tego, to nie wiadomo, czy to prawda, czy nieprawda, ale taka krąży legenda i wieczór tam nikt, jak jest pusty, nie ma już nikogo w tym, to nikt nie pójdzie do tego pokoju Paderewskiego. Tam jest jego fortepian ostatni, tam pióro, które podpisywał. I te, także, no i brat kocha, to, syn kocha to i on wyciąga, bo to byli też z Polski. I tu oni, już pracuje syn? Tak. I ci z Polski, to oni swoich kolegów sprowadzali różne wystawy takie. I jeszcze syn nie był dyrektorem. I słyszę, ten prezes Dyklas z żoną stoi, tam są jakieś obrazy i takie gołe akty kobiece. On mówi, on tam już któreś trzecie czy czwarte pokolenie i mówi po polsku, żebym ja bym wiedział, że tu będą gołe baby pokazywać, to ja bym nigdy na to nie pozwolił, na tę wystawę. Ja tak stałam tam niedaleko. No i tak, że tu były wystawy różnych kolesiów z Polski, a eksponaty, te mundury armii Hallera, to wszystko to było w podziemiu. No i syn zaczął to wyciągać i wszystko w gablotach jest, strój tej Modrzejewskiej jest. No naprawdę. To duże to jest pomieszczenie? No to jest na dole są biura i na górze jest duża sala. Duża, która była tak jakoś nie u tego, a syn, takie były jakieś w środku przegrodzenia, co syn to usunął, także duża sala i wtedy i tam się odbywają różne uroczystości, różne organizacje robią, że płacą to w ten sposób, ale no, ja kiedyś tutaj też dałam 2,5 tysiąca dolarów na ten, bo z pieniędzmi jest krucho. Na wszystko dadzą, na kulturę ludzie tamci nie mają tego zrozumienia, żeby na kulturę dawać to, na pomoc humanitarną, na to jest zrozumienie na Gorzyn. A ta nowa emigracja to raczej nie. To już nie. Pani Mario, no i takie właśnie Pani tutaj, no cały czas jest to duże zaangażowanie właśnie na rzecz właśnie Polaków właśnie i tutaj i w kraju i w Polsce i na wschodzie i różne zbiórki, różne akcje, cały czas jest Pani aktywna, no proszę troszeczkę właśnie tak powiedzieć, bo rzeczywiście Pani jest, no można powiedzieć, wszędzie. Więc proszę Pana, jak jeździłam do brata, żeby odwiedzić brata, nie mówiłam, żeby jego nie obciążać, tośmy siostrą, pierwsza siostra pojechała. Nie mówiłam, gdzie jadę, po co, znaczy, że na
miałam cud do tego, ale po co jadę, żeby brata nie obciążać. Ja byłam bardzo do brata podobna, siostra nie. Także, że to się rzucało w oczy, że my jesteśmy rodzeństwem. No i ja dopiero po 26 latach, jak mówię, przyjechałam to i pojechałam tam na wschód. Może, może w jakimś 27, 28 roku dopiero na wschód pojechałam. I bo musiałam się potem starać tam o te no, pozwolenie i tak dalej. To była bardzo kosztowna podróż. Wiza chyba. Te wizy, tak. No i pierwszy raz spotkałam brata w Kijowie. Który to mógł być rok taki kalendarzowy? Z 1970 któryś. Aha. No, 8 albo 9. Ja mówię do brata w Kijowie, w hotelu, ja mówię, wróć do domu, wróć do Polski. Jeżeli nie będziesz chciał mieszkać w domu, no to możesz, ksiądz cię zaprasza na plebanię. A brat tak mówi, dezerterem nigdy nie byłem. Musiałbym ludziom powiedzieć, że ich opuszczam. A wtedy było bardzo niedużo księży, bo część wyjechała do Polski, a część została wywieziona na wschód. I mówi, nie ma księży. A on wtedy, to jemu, on był w Podwołoczyskach, bo najpierw był w innej miejscowości i tam mówi, w niedzielę było nabożeństwo, to mi ludzie już w Chicago opowiadali. Było nabożeństwo, śpiewali patriotyczne pieśni i kościelne. I brat w poniedziałek pojechał do Lwowa, do biskupa. Przyjeżdża we środę, a parafian nie ma. Wywieźli na Syberię. No to on z powrotem do Lwowa i do biskupa, że on jedzie za ludźmi. On mówi, nie, już ksiądz Bogdanowicz pojechał za ludźmi, to go dali do kolonii żydowskiej. To mówi, to samo z tobą zrobią. Z Podwołoczysk ksiądz wywieziony, to jedź do Podwołoczysk. A Podwołoczyska nad samym Zbruczem na granicy, a po drugiej stronie Wołoczyska. No to tam byłam u niego. No i to on był. I potem wysadzili ten kościół w powietrze. Bratu przez 15 lat zabronili, najpierw mu kazali w ławkach odprawiać mszę, nie przy ołtarzu, no a potem wysadzili kościół i jemu 15 lat nie wolno było odprawiać nabożeń. Więc on jeździł po całej Ukrainie, gdzie nie było, ich z początkowo było tylko 5 księży. I on je, to jego wszędzie, i w Kijowie, i w Żytomierzu, i tego. I tak raz byłem, jak pojechałam na wschód, byłam w tej w takiej miejscowości, świątyni, tak miejscu cudownym dla prawosławnym, Poczajewie. Tam jest Matka Boska Poczajewska, to taka cała legenda, to długa. I idzie, my idziemy pod górę, a ksiądz idzie z dziećmi, z młodzieżą z góry, z tej świątyni. No to widzę, po polsku rozmawiają, to ja przeprosiłam go i rozmawiam z nim, rozmawiam. Ja mówię, proszę księdza, chodźmy na bok, ja księdzu chcę dać $100. A on mówi, z jakiej racji? Pani mnie nie zna, co pani chce, proszę mnie zostawić w spokoju. I myślał, że to prowokacja i zaczął uciekać ode mnie. Ja mówię, proszę księdza, nie, ja jestem z Chicago, ja nie... O, to jeszcze gorzej się przestraszył. A ja wtedy mówię, Boże, co mu powiem? Wtedy mi przyszło na myśl, ja jestem siostrą księdza Mireckiego, brat już nie żył. A on mówi, ja już nie zastałem, mówi, ja jestem z Polski księdzem, ja nie zastałem już brata, ale to brat, to jest ksiądz legenda. I mówi, proszę pani, pół godziny temu tak się modliłem przed tą cudownym obrazem Matki Boskiej. Mówi, bo ja mam z kaplicy kościół robię i przecież to, na to mi potrzebny różny materiał. Ja nie mam skąd, przecież ci ludzie są biedni, co oni mi nie dadzą. I tak się modliłem, żeby mieć, no skąd jakieś przyszły mi pieniądze, żebym mógł, mówię, bo podłogę muszę na przykład postawić i tam wstawić. I mówi, proszę sobie wyobrazić, pół godziny temu się tak modliłem. No to się tak ucieszył potem. No i jesteśmy, zjazd Polonii. No tak, zjazd Polonii jest
A to ja wziąłem jego adres, ile on dostał potem paczek z Chicago. Ale ja o tym nie wiem, bo ja nie mam kontroli nad tym, gdzie te paczki idą. I później jest ja z Polonii, idzie ksiądz i tak stanął i mówi, ja panią skąd znam, ja panią skąd Chicago, znam. Tak? Nie, w Warszawie jest ja z Polonii. Ja i tak się, to było nawet w tym, w Pułtusku. Skąd ja panią znam? I tak się, och, już wiem ten, bo no, mówiłam przed chwilą, no ta Matka Boska, gdzie ta cudowna, nie Pułtusku, tylko Poczajewie. Mówi, no to Poczajus, to teraz już wiem. Mówi, proszę pani, ile ja paczek dostałem, to wszystko pewnie pani, no bo skąd indziej. I myślę, co ja zrobię, dam temu, to ten będzie niezaludny. I po niedzieli, w niedzielę po mszy, ja zrobiłem taką loterię. Wszyscy. Mówię, Boże, jaka to była zabawa, jak się ludzie cieszyli. Mówię, wymieniali, to temu było potrzebne, a to temu, no bo on takie porobił, że to wygrywali fanty. To się, mówi, no ile radości wtedy było, to pani sobie nie wyobraża. No to, mówi, to przypuszczałem, że to pani zasługa, bo skąd byś w Chicago? No, także, że takimi różnymi drogami. No i tak jak ja jeździłam do brata, to ja nie wiedzieli, kto, po co ja jeżdżę, to zrobili, że ja jestem komunistka, się zrobiłam. Bardzo mnie prześladowali, już mnie nie, do żadnych zarządów organizacji nie przyjmowali. Była bardzo nieprzyjemna historia. I ja to przyjmowałam z pokorą przez 9 lat. Dopiero jak brat umarł, ja zaczęłam opisywać o kościołach, odejście, bo tamśmy z bratem się spotykały, siostrą, w Tbilisi, Kościół Polski, jeszcze przez powstańców zbudowany, nawet w tym, żeśmy byli, no Boże, też to wszystko mi ulatuje. No przypomnę sobie potem. I także, że o tym wszystkim potem zaczęłam opisywać, no to znowu wyrosłam na wielką bohaterkę. No i tak, także takie i podawałam adresy ludzi, ludzie dostawali. Na przykład jedna pani to kombatantom do Żytomierza wysłała 80 paczek. Komendantowi, jedna osoba, a nie wiem, no, a potem taka polska dzielnica Malanówka się nazywa, że piękna miejscowość, tam sami Polacy mieszkają prawie. No to ja też poznałem kilka adresów tam ich, bo mi dali, no to też ludzie podostawali tam. Ja nie mam już kontroli, kto komu co wyśle. Potem dopiero się w Chicago dowiaduje, że dostali listy z podziękowaniem. I to. Tak, ale teraz to drogo kosztuje, dużo paczek ginęło. To oni przysyłają tu do Racławic, to i ksiądz tu przyjeżdżają i zabierają. Tylko teraz ja nie chcę kościołom dawać, jak oni się ukrainizują, to ja chcę pomagać Polakom. Nie wiem, jak to będzie. Wczoraj właśnie po gadance powiedziałem, że to, co oni mi dali, to nie pójdzie na kościoły, bo to zwykle to dawałam księżom, tylko pójdzie na pomoc szkołom i polskim organizacjom. Nie wiem. Także to tak wygląda. I z Stalowej Woli jadą. 2 lipca miałam z nimi jechać, no ale tak mnie do tego, że muszę pojechać. To, tam też się tak nie bardzo ludzie boją. Brać coś i to było może lżej, teraz jest znowu gorzej. Ukraińcy coraz bardziej. Tak, ten nacjonalizm. Tak, jest. Młodzież wychowują, bo my młodzież właśnie wychowują w duchu tym, a nas się ciągle uczy jakiegoś pokory, pojednania i to wychodzi.
jeszcze o tym kongresie, co pani teraz była w Toruniu, bo pani bywa na kongresach polonijnych przecież w Polsce. No, te, które się odbywają, te zjazdy. No, te zjazdy. Tak. No to jest... Ja jestem tak, na zjeździe w Toruniu, które urządza ksiądz, to się forum polonijne nazywają, Radio Maryja to urządza, też z 28 krajów przyjeżdżają ludzie, to już było któreś 15 czy 16. Zawsze w Toruniu? W Toruniu, to jest tak, w tym roku księdza było nie za wiele, bo gdzieś on musiał wyjechać, potem... No i to urządza też kapitan Suliżycki z Gdańska. Też nie był, bo tam gdzieś był, tak nie było za... Jak oni są, to nadają tego, żeby... No a potem to są jedne zjazdy, drugie zjazdy, to zjazd Polonii, to tylko były trzy. Co 10 lat się odbywają, to w Pułtusku, to wtedy ten profesor Stelmachowski to urządzał, teraz jest pan Płażyński. No, a jest jeszcze te mass media polonijne, to znowu prasa też z całego świata. I to jest co roku? Co roku. I gdzie to jest ta prasa? Zaczyna się w Tarnowie. Oni nas zapraszają do Tarnowa i tak, ja byłam właśnie Gdańsk i... A dlaczego w Tarnowie? No widocznie tam jest ośrodek taki. Aha. I stamtąd my autobusami jeździmy gdzie tego. Na przykład było kiedyś Katowice i ten Śląsk. Zdaje się, że w tym roku będzie Dolny Śląsk. Wrocław, to jestem na to bardzo ciekawa i tam będę, to chyba będzie już mój ostatni, więc chyba nie to powiem. To jest co roku? Co roku, tak. Potem były Mazury, potem były te, no Gdańsk i tam... Pomorze. To za moich czasów. Potem była Warszawa i Mazowsze. Jak to długo trwa taki zjazd? 8 dni. Aha. Ale to jest o 7 śniadanie i potem na 8 odjazd i my przecież jeździmy różne odczyty, potem zwiedzanie różnych fabryk, nas zapraszają, bo to są ludzie, my płacimy swoją drogą. Ale to, co my płacimy, to jest nic, tylko są sponsorzy, różne fabryki z tego rejonu. No. Także... I co te media mają, co to zjazd ma za zadanie? Upowszechniać... Kulturę polską. Kulturę polską. Tak, potem mówić o tych, jakie są tutaj możliwości handlu, to różne... I to później się gdzie czyta, w jakichś pismach? W pismach, tak. Ja opisuję w polonijnych pisma w Ameryce. Tam ci z Australii przyjeżdżają, z południowej Ameryki. No, ja myślę, że tym ze wschodu to chyba opłacają, bo to jest niemożliwe, żeby oni sobie to coś opłacali. To znaczy ze wschodu kto? No, z Litwy, z Ukrainy, to tam z Kijowa przyjeżdżają z pisma, z Lwowa, umarł teraz ten z Dąbaju, czy jak to Dom, nie Dąbaju, coś podobnie się nazywa tam. Już. Donbas. Tak, to był zawsze przyjeżdżał, tak, ale umarł. To znaczy kto? Jakiś dziennikarz? Dziennikarz, tak. To wszystko dziennikarze przyjeżdżają. Czyli ukraińscy dziennikarze? Polacy, którzy... A Polacy? To wszystko Polacy, którzy tam pracują, wydają polskie... Na przykład w tym... W Berdyczowie to wychodzi taka kronika berdyczowa czy coś, to tam jest pismo, tam dużo, potem jest kurier galicyjski, to wychodzi, przedtem we Lwowie wychodził, teraz w Stanisławowie. No a w Polsce co tu wychodzi? Jakie pismo takie polonijne?
Czy to jest jakiś oddzielny? Nie, z Polski to nikogo właściwie nie ma. Tylko wszystko za granicą, to jest polonijne zjazdy. Aha, właśnie, bo tak. No ale Polscy tam są chyba jako obserwatorzy. No to jest zawsze ten taki święch, co pisze z Krakowa. No znane nazwisko, tak, Zbigniew Święch. Tak. Teraz potem jeden pan, który z Krakowa, który pisze do dziennika związkowego do Chicago. Tak, że to oni są. A tak to nie ma właściwie. Przychodzi nas pan ten pan prezes Senatu, czy jak się nazywa? Pan, marszałek, nie prezes, tylko marszałek Senatu. Bo to jest podporządkowane niby. Tak, senatowi. Tak. Też mi się bardzo nie podoba ten pan. Borusewicz. Borusewicz, tak. Bardzo jest, nie wiem. Przeszedł tak, dla pieniędzy, przeszedł do... To tak panu opowiedziałam. No tak jeszcze tak dla porządku, pani Mario. Was w domu rodzeństwa wszystkich ile było? Było nas ośmioro. Ja byłam siódma z kolei. Ale między tym moim bratem, a mną ostatnim, tym szóstym, było 7 lat różnicy. Potem siostra była o 3 lata ode mnie młodsza. Ostatnia, ósma. Wszystko nie żyje, tylko ja jedna żyję. Czyli z ośmiorga rodzeństwa pani tylko jedna ja żyje. Ja tylko jedna. No właśnie dlatego się tak. Tu zdecydowałam przyjechać, żeby to wszystko likwidować. I no dużo IPN zabrał rzeczy, bo to było i w Warszawie tam i tutaj też. Tak, że ja to układam, segreguję. No i zmuszono mnie do tego, że napisałam wspomnienia, kończąc od dzieciństwa, od którego zapamiętałam, do wyjazdu do Anglii, bo to jeszcze uważam, że to wszystko było konspiracja. I to, a potem tam nam w Anglii powiedzieli, teraz wy sobie... Jeszcze zapłacili nam podróż, gdzie kto chciał, czy do Ameryki Południowej, czy do Australii, czy gdzieś to opłacali, a my do Stanów Zjednoczonych podróż, a potem już na własną rękę trzeba było się urządzać. A imiona ojca mam i mamy, jeszcze tak dla przypomnienia, pani, ojca i mamy, imiona. Aha, to tak. Ojciec Dominik, mama Paulina. Aha. Pawcią. No właśnie. To tak, ale to było ta wychować ośmioro dzieci, tak. To nie jest każda inna indywidualność. Ale z czegoś to się utrzymywaliście? Czy to z Pola? No mieliśmy stypendium też rodowe, aha, imieniem Konstantego Mireckiego. Do wybuchu wojny była. To najmłodsza siostra już korzystała z tego stypendium. No ale rodzice mieli gospodarstwo rolne? Nie, no to tam gdzieś by na Podolu mieli, mama dostała i no i tato to sprzedał. Bo nie, nigdy nie był, ojciec nigdy nie pojechał na tam. Myśmy już dziadków nie znali, jak żeśmy tam jeździli na Podole, do ciotek się jeździło. Nad Zbruczy, to mówili, że nie wolno przekroczyć Zbrucza, połowę Zbrucza należało do Polski. A tu na górze był ten dworek ciotki, a tu jeszcze na dole ogrody, a tu Zbrucz płynął. No to ciotka mówi, nie, no to tyle, ja tylko czekałam, jak poszłam do się kąpać, to zaraz przekroczyłam te granice, żeby potem się chwaliłam, że byłam w Rosji. A tu jeśli chodzi o Racławicę, pani Mario, jeszcze tak, żeby uporządkować tak. Troszeczkę, to tutaj od kiedy po prostu pani tu mieszkała, rodzeństwo też, tak chodzi mi o już same Racławice tutaj. To myśmy tu, nie to gdzieś się wynajmowało mieszkanie, to myśmy potem, jak siostra miała iść do tego, tośmy jej wybudowali to mieszkanie już z Ameryki, przysłało się pieniądze i to się... Nie, mój ojciec nie był, ale za to ludzie mieli tu oparcie,
Ja pamiętam, jaki był głód w 1933-1934 roku, to wtedy było, no i to ludzie chorowali, na rodzice moich koleżanek szkolnych, to taki był koszyczek, to tam był tak, rosół z makaronem, to jak dzisiaj pamiętam, kura przeważnie, potrawce, żeby sosu było i to, i z ryżem, bo ziemniaki to oni mieli, a ryż to z ryżem, potem jarzyny i herbata i czasem kompot i jakiś kawałek ciasta. Ja to nosiłam w koszy, nigdy przez służącą nie. Czasem mama brała młodszą siostrę i szła z nią. I potem ci ludzie wyzdrawiali, to my się jeszcze sami niewiele myśmy mieli, tośmy się jeszcze dzielili jednak. I potem mnie te koleżanki, bo to przeważnie ich rodzice chorowały, to mówił, tato wyzdrowiał, wiesz, to wyzdrowiał, no bo tato był pewnie z głodu chory. To wtedy było straszne. Myśmy sobie nie zdawali sprawy. Czyli ten dom właśnie tutaj, do którego pani przyjeżdża, to... To już jest, myśmy z Ameryki, siostrze, jak ona, bo ona była kierowniczką szkoły, mieszkała w szkole, już rodzice nie żyli, nikt nie był, to myśmy tutaj jej wybudowali ten dom. Właśnie ten dom, tak? Tak. Aha, tu w Racławicach, ten, o której siostrze, jakie imię? Proszę? Imię tej siostry? Waleria. Aha, i ona tutaj mieszkała? Mieszkała, tak. Aha, czyli to dla niej był ten dom wybudowany. Teraz był wyświetlany, było stulecie tego kina. Kina. Tak, tak, to był jej film o niej wyświetlony. Kto znał Walerię M? Takie było. No rzeczywiście bardzo mówiła o tym, jak z Stalową Wolę zaczęli budować. To ona sobie wymyśliła, że przecież będą potrzebne kombinezony ludziom do pracy. I pojechała do Starowej Woli, już nie wiem z kim tam rozmawiała, że tu koło gospodyń wiejskich będzie szyło kombinezony. I, no i wtedy się, jak się poprawiło, przecież w ten pierwszy dzień wojny ja pojechałam do Stalowej Woli na zamówienia, żeby i patrz, nie ma pociągu i nie ma pociągu, stoimy wszyscy, ci co do pracy jechali, nie ma, latają samoloty, to my myślimy, że to polskie samoloty, no wtedy tak nie było tych komunikacji. No i to tam coś ze trzech inżynierów zdecydowało, my chodźmy piechotą i żeśmy przyszli. Dopiero w Stalowej Woli dowiedzieliśmy się, że jest wojna i tu już alarm, tośmy do tych dołów, do tych okopów uciekali. A ja już od tego zamówienia nie było, ale potem dalej szyły te kobiety, no bo Stalowa Wola dalej była. Czyli już Niemcy zarządzili. Widocznie tam zarząd ten. Także, że to siostra naprawdę dużo pomogła, jeśli chodzi o podniesienie. No i ona te kwiaty kochała, co ona nie wyprawiała, to uczyła te. Także, że naprawdę Racławice było bardzo ukwiecone, bo ona to przelała tę swoją miłość do kwiatów na wieś. No i tu konspiratorzy też mieli tutaj u niej. No tak, to też było oparcie. Oparcie. Oj Boże.